Dzień dobry, witam wszystkich na konferencji prasowej przed meczem 14 kolejki Fortuna pierwszej ligi w niedzielę o godzinie 18. Derby Łodzi, Widzew kontra ŁKS. Z nami trener Cibu Wiczunia. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Zanim oddamy głos na pytania z sali, kilka pytań od redakcji ŁKS Fans. Jak wygląda sytuacja zdrowotna przed niedzielnymi derbami? Coraz lepsza, dlatego że są piłkarze, to dopiero już zaczynali trenować ten tydzień i są piłkarze, to wracają po kontuzjach w ten tydzień. No. Czyli coraz sytuacja zdrowotna jest lepsza. A mogę dopytać, a co z tym Nacho? On raz trenuje, raz nie trenuje, on będzie gotowy na niedzielę? Nacho trenował ten tydzień, trenował wtorek, profilaktycznie nie trenował w środę, ale trenował normalnie wczoraj i dzisiaj i będzie na nasza dyspozycja do niedziela. No. Czy to, że mecz jest w niedzielę o godzinie 18 na zakończenie kolejki powoduje większy stres w drużynie? Nie, to jest... Nie ma znaczenia, czy grasz w piątek, dla mnie nie ma znaczenia, czy grasz w piątek, grasz w niedzielę, chyba nawet lepiej, dlatego masz więcej czasu do przygotowania na mecz. Ma pan urodzaj w ataku, czy od pierwszej minuty możemy spodziewać się bardziej zawodników, którzy w ostatnim meczu wybiegli z Arką, czy tych powracających dopiero po kontuzji, jak Juric czy Koral? No, zobaczymy. Zobaczymy. Ja wiem, to ja mam plan, mamy plan no, na mecz, ale no dobrze ci na przykład Stipe wraca po kontuzjach, dobrze ci to samo Corral coraz lepiej wygląda na każdy trening, no dobrze ci też Ricardinho zaczyna grać, dobrze ci Maciej Radaszkiewicz gra i serii bramki. Widzew na ten moment posiada najwięcej bramek strzelonych w lidze. Czy ma pan w głowie zestawienie defensywne, które powstrzyma tę ofensywę? Piłka nożna jest flow. Oczywiście oni mają taki dobry moment ofensywny, ale my przygotowany mecz na atak, na obronę, na transicję w ataku do obrony, w obronę do ataku, na wszystko. I jeszcze jedno pytanie. Widzewie w środku pola zagra Tetech. To świadczy o tym, że zapowiada się dużo walki w tym sektorze boiska. Czy drużyna jest na to gotowa? Ja wtedy pracowałem z Lechem Poznań. Fantastyczny człowiek i bardzo dobry piłkarz. Nie, dla mnie to jest, nie chodzi o walkę, dlatego on bardzo dobrze gra z piłką, nie? Jest bardzo silny fizycznie, ale my mamy inne atuty, mamy inne piłkarze i to będzie... Będzie walka, czy gra Tety, czy nie gra Tety. Czekamy na pytania w sali. Proszę dopytał o bramkarza Marka Kozioła, bo kończył mecz ewidentnie z urazem biodra. Nie mógł nawet kopać piłki, chyba tak mi się wydaje. I jak on, czy wróci, czy raczej nie, występ wykluczony? No zobaczymy, ale zobaczymy, czy nie gra Marek Kozioł, czy nie jest na nasza dyspozycja. Mamy Dawidant, mamy inne bramkarze. Nie? Zobaczymy jeszcze do końca. A zakłada pan taki scenariusz, że Kołba się pojawi w bramce, czy Kołba jest po prostu jako taki motywator dołączony teraz? No, Kołba na razie trenuje z nami i jest możliwość, że to będzie na kadra meczowa. Panie trenerze, to chciałem zapytać pana o rywala, bo zawsze pan ma do powiedzenia coś o rywalach. Jak pan widzi, widzę w jego mocne strony, pewnie o słabszych to pan nie będzie chciał za bardzo powiedzieć. No, oczywiście jest drużyna, to zaczyna bardzo dobry sezon. Przede wszystkim jest drużyna, to strzeli dużo bramek, duża liczba zawodników w ataku. I przede wszystkim to, nie? Agresywna drużyna, ale jak każda drużyna, nie? Chodzi o... my mamy duża konkurencja, rywalizacja nie tylko z Wisłą, nie? Na przykład Arka jest dobra drużyna, Miecz Legnica, Korona Kielce, Tichy. Ktoś indywidualnie jakoś tak pana bardziej przykuł uwagę? No oczywiście mają dobre piłkarze, Montini, napastnik, te Guzdek, te seli bramki, środku pola na przykład, asystety, Kuba Prombel jest bardzo solidny bramkarz,
No mają na każda, na każda, na każda linia mają dobre piłkarze, nie? Widzę, to jest takie trochę przeciwieństwo LKS-u. Zaczyna grać po tym, jak strzeli bramkę. Wy czasami kończycie grać po strzelonej bramce. Ma pan pomysł na to, jak utrzymać koncentrację przez cały mecz? Wie pan, motywuje pan jakoś zawodników specjalnie, żeby ich nie przemotywować? Wie pan co, chyba taki meczów nie trzeba dużo motywować, nie? Dlatego taki motywacja jest cały tydzień, nie? Jest na trening, na boisko, kiedy nie jesteś na boisko, cały czas jest rozmowa o mecz. Oczywiście, jak pan mówi, nie? Jest bardzo, bardzo, bardzo ważne jest być skoncentrowany cały mecz. Nie? Dlatego na przykład oglądasz meczów z Bisewem i są sytuacje, to wygląda tak, gdy Bisew nie jest dużo lepszy niż przeciwnika, ale od razu ma sytuacja bramkowa. Nie? Taka jest sytuacja. Nie? Chyba to jest jedna rzecz, to my musimy być skoncentrowani. Krzysztof Sanicki, telewizja, to ja, panie trenerze, jak dużym utrudnieniem przy analizie Widzewa jest to, że w derbach nie zagrają dwaj kluczowi, trzeba powiedzieć, piłkarze, Hanusek i Letniowski, no bo nie da się ukryć, że oni jednak kreowali tę grę, jeden pomagał trochę więcej w defensywie, przez Letniowskiego wiele akcji przychodziło, a teraz ten Widzew no na pewno zagra inaczej, no bo piłkarzy nie będzie. Wie pan, ja więcej jestem skoncentrowany na nasza drużyna, nie? Dlatego też mamy taka sytuacja, to nie wiemy. Teraz coraz jest lepsza sytuacja kadrowa, ale była taka sytuacja, to nie widzieliśmy tam w stanie moment, to będzie na nasza dyspozycja. No, są dwa piłkarze, to nie będą grać, ale będą grać z 11. Chodzi o to, my na przykład też mieliśmy dużo piłkarzy kontuzowane i zaczęliśmy 11 piłkarzy i są piłkarze, to na początku nie mieli dużo szans do gry na pierwsza 11 i teraz są kluczowe piłkarze nasza drużyna. Nie? Oni mają inne możliwości, jest asystety, Mucha może grać w środku, też było mecz, to grali dwóch napastników, grali 5-2, mają inne możliwości do gry. Ja na to nie mam wpływ, jak oni będą grać. Ja mam wpływ, jak my chcemy grać. Ale oczywiście zwróćmy pod uwagę inne możliwości. To jeszcze powiedzmy, kto na pewno w derbach nie zagra oprócz Macieja Dąbrowskiego, który jest wykarkowany. Komu zdrowie nie było? Nie jest wykarkowany. Przepraszam. Kto zdrowotnie nie będzie? Dankowski na pewno, Janczukowicz i Michał Trąka, dlatego jeszcze potrzebuje, jeszcze trenuje indywidualne i jeszcze potrzebuje czasu. Jan Zaczek.pl. Panie trenerze, paradoksalnie to, że faworytem jest Widzew, to może być jakiś atut LKS-u w tym meczu? Przepraszam. Dzień dobry. Dla mnie, czy jesteś faworyt, nie jesteś faworyt, nie da jedna bramka. Nie? Na przykład jesteś faworyt i nie zaczynasz 1-0 na mecz. I nie jesteś faworyt i nie zaczynasz 1-0 w tył. Nie? Dla mnie i też na mecz derbowy dla mnie nie ma faworyt. Tego są inny mecz, jak mówiliśmy po meczu, mają takie inne reguły, nie? Taki mecz. Analizowaliście te derby sprzed roku na Widzewie? Przepraszam, jeszcze raz? Czy analizowaliście te derby sprzed roku? Tak. Wczoraj oglądałem cały mecz. Jest ciekawe, dlatego są dużo piłkarzy. Jedna, ja widziałem to dużo piłkarzy nasza strona, ale też strona Widzewa też był Nowak, Stępiński grał na koniec meczu. Lewy obrońca teraz Grudniewski, nie gra dużo, ale jest. Beck, tak? Taki numer 3. Liczyłem 5-6 piłkarzy, teraz nie pamiętam. Michalski i nie pamiętam na pozostały skład, to Kun gra. No, czyli są rzeczy, ja chciałem oglądać atmosferę, nasza drużyna, piłkarze, jak piłkarze to mamy, jak reagowali, jak grali, bardziej nastawienie, nie? To jest tak bardzo dojrzale zagrał w tym spotkaniu, szybko strzelony gol, później dał trochę
pograć Widzewowi, żeby w ostatecznym rozrachunku wygrać 2-0 z 3 kluczowego gola. I tak się zastanawiam, czy ta dojrzałość to będzie taka kluczowa kwestia, żeby to spotkanie niedzielne też wygrać? Na pewno, no są, ci masz dużo piłkarzy, to mają doświadczenia, taki mecz jest ważny, jest dobry, nie? I jeszcze podpytam o Oskara Koprowskiego. Okej. Bo nie wykluczone, bardzo możliwe zresztą, że on zagra. Wyjątkowy dla niego mecz, jako dla UKS-iaka i jeszcze w takim spotkaniu, o takiej randze on nie grał. Czy trochę się pan nie obawia, że w pewnym momencie mogą trochę puścić mu nerwy? Nie. Ja, jeśli chodzi o Oskar, nie mam... Oczywiście, nie? Każdy gra i może robić taki rzecz, to... ale ja nie mam... Dlatego jest piłkarz, to kontroluje bardzo dobre emocje. To jest ciekawe, dlatego czasami wygląda odwrotnie, ale ja... W meczu z Arkandinie i oczywiście po meczu analizujesz. Ty masz czasami... Nie jest łatwo dla nas, dlatego jesteśmy na dole i nie dużo widać. Nie? Tak, nasza perspektywa jest bardzo niska. Nie? I masz taki punkt widzenia o meczu. Potem analizujesz i jest ciekawe, dlatego trudno, jest bardzo trudno, nawet kiedy grasz piłką i mówisz, a czemu robisz taki intensywny pressing i agresywny pressing i potem, kiedy masz piłkę, taki luz, taki flow, nie? To jest bardzo trudno. Dlatego nie możesz być na 180 agresywny i potem, kiedy masz piłkę, chcesz być na 50, nie? To nie się da, nie? Ale jeśli chodzi o Oskar, jest ciekawe, dlatego że on jest bardzo skoncentrowany, agresywny, ale potem są sytuacje, to są ciekawe, dlatego jest skoncentrowany i robi taki dobra akcja i potem jest uśmiechnięty i gada z przeciwnik na przykład. I tak, nie? No. I to, dlatego mówię, to dla mnie to on kontroluje emocje. Oczywiście jest piłka, to dopiero zaczyna, jeśli chodzi o piłkę profesjonalną, nie? Ale... Ja lubię piłkarze, to nie ma znaczenia, czy grasz na trzecia liga, niż na pierwsza liga, niż na ekstraklasa. Jesteś ten sam i robisz taki i grasz na twoje poziom, nie? Nie więcej. Ja nie będę mówić do piłkarza, to będzie grał na poziom Liga Mistrzów, ale gra, okej, okay, graj na swoje 100% na każdy mecz. I jest taki piłkarz, nie ma znaczenia, czy jest... grasz na Liga Mistrzów, albo grasz sparring, albo grasz trzecia liga, grasz na pierwsza liga. Panie trenerze, tak jak rozmawialiśmy z konferencją, pan grał z Wyboru mecz, grał pan derby południowych Indii przy 80 tysiącach, czy więcej. Chyba to 18 tysięcy na Widzewie nie zrobi na panu wrażenia. No, każdy mecz jest inny, na pewno będzie super mecz, super atmosfera i bardzo, no, taki meczówcze. Na takim meczu chcesz być, nie? Dlatego są mecze specjalne i nie każdy musi powiedzieć, to było na każdy mecz. Na taki mecz, no. To jeszcze ja, Jakub Mostecki z Koszpa. To nawiążę trochę do tej atmosfery. Będą z wami kibice, a będzie sektor kibiców gości. To dla was jakaś dodatkowa też otoczka tego spotkania? Wy przejmujecie się trochę tym? Czy na przykład tym, że coś podczas spotkania może się wydarzyć, czy jakby jesteście kompletnie od tego odcięci? To oczywiście, czy jest, nasze kibice jest, będzie fajne, będzie dobrze i będzie taki dodatkowy i ważny impuls dla nas, nie? Zawsze grasz na kibice. No, tak jest taki, my chcemy oczywiście, chcemy grać dobrze, chcemy zrobić dobrze, dobry wynik, ale lepiej grać taki meczów nawet na wyjeździe niż na przykład tamtego sezonu to było każdy stadion zamykany, zamknięty ze prasami i bez kibice. Jest jeden atut UKS-u, który pan tak wskazał wyraźnie przed tym meczem? Atut? Zaleta. A tak, to oczywiście. No. Który?
A tu dla nas? Tak. Ale chodzi o ja myślałem, to pan powiedział, czy była tu, kibice będzie na mecz. No, jeśli jest największym, to może być, ale zastanawiam się nad tym, jaki pan na zespół ma największy. Największy atut. Dla mnie doświadczenia o na przykład ostatni ten mecz tamtego sezonu, przepraszam. I taka doświadczenia i ja widzę, to drużyna jest bardzo skoncentrowana na mecz i chcemy robić taki dobry mecz, nie? Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Panie, bo chciałem zapytać o te właśnie mecze, bo chciałem pamiętać taki mecz jakiś wyjątkowy, który pan był trenerem, to przy takiej publiczności, to jaki mecz był taki dla pana największe wrażenie? Chyba dlatego był ostatni derby, ten to pan powiedział w Kolkacie, nie? To było dużo ludzi, 80-85 tysięcy ludzi i bardzo dobra atmosfera. I jeszcze wygraliśmy, nie? I było 2-1. No było 2-0, potem 2-1 i wygraliśmy, bo taki ważny mecz, dlatego że jest taki derby w Kolkacie i całe miasto jest albo żółte czerwone, albo green maroon, jak Mohunbagan, no. I naprawdę graliśmy dwa razy. To było pierwsze, było Kolkata Calcutta League, było 0-0 na też na Salt Lake Stadium i potem mecz ligowy, tylko graliśmy jeden, dlatego że potem było COVID i nie mogliśmy grać drugi mecz. Była taka sytuacja, to przygotowaliśmy mecz. Już wygraliśmy mistrzostwo India i był piątek i potem graliśmy sobota z derby jeszcze raz z Bengal. No? I po meczu, od razu po meczu było mistrzostwo i tak. Ser derby, nie? Tak, za tydzień graliśmy derby, ale przygotowaliśmy trening, ale przedostatni trening mówili to, po pierwsze mówili to, mecz był zamknięty i ten mecz zamknięty jest, nie ma sensu, nie ma sensu grać taki mecz i potem drugi wiadomość było, już nie gramy. A porównałby pan kibiców Mohunbagan do tych ŁKS-u, bo oni też podkreślają swoją rodowitość, że są rodowitymi mieszkańcami Indii? Nie możemy porównywać, dlatego jest inna kultura, jest inne wszystko, nie? Tutaj na przykład w Stanach ja jestem ciekawy, jak będzie, kiedy będzie cały stadion, nie? Dlatego jest jedna czwarta i atmosfera jest bardzo dobra, super. Jest atmosfera jest specjalna, nie? Czyli kiedy będzie cały stadion, mam nadzieję, że będzie fantastyczny, nie? Dlatego, że stadion jest bardzo, bardzo ładny. Muszą skończyć budowę stadion, a pan wygrać derby i awansować. Obi, no. Taki mamy cel, no.